Małgorzata Rozenek miała wypadek, trafiła do szpitala. W jakim jest stanie? Małgorzata Rozenek podejmuje kolejne zawodowe wyzwania, jednak tym razem zakończyły się bólem i przymusowym urlopem. Celebrytka trafiła do szpitala i nie mogła się ruszać. W jakim jest stanie obecnie i jak potoczył się proces leczenia? Kropka. Kim jest Małgorzata Rozenek? Małgorzata Rozenek-Majdan, znana szerokiej publiczności jako Małgorzata Rozenek, to polska prezenterka telewizyjna, celebrytka, influencerka oraz przedsiębiorczyni. Zdobyła popularność dzięki udziałowi w programach rozrywkowych i telewizyjnych produkcjach. Swoją karierę medialną rozwijała, angażując się w różnorodne projekty, w tym programy lifestyle, show biznesowe oraz projekty związane z tematyką rodzinną i macierzyństwa. W latach 2012-2014 prowadziła program Perfekcyjna Pani Domu. Oprócz tego brała też udział w Asia Express, Iron Maidan, Projekt Lady, a także była współprowadzącą w Dzień Dobry TVN. Poza pracą w mediach Rozenek Majdan jest także zaangażowana w działalność biznesową, prowadząc własne przedsiębiorstwa w branży modowej oraz lifestyle'u. Przez lata stała się rozpoznawalną osobowością show biznesu w Polsce, budując swoją markę i aktywnie uczestnicząc w życiu publicznym. Małgorzata Rozenek bierze udział w nowym programie. Małgorzata Rozenek-Majdan bierze udział w nagraniach do swojego najnowszego programu Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. W ramach nowego formatu telewizyjnego na antenie TVN prezenterka będzie testować swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Sport nie jest dla niej niczym nowym, na swoich mediach społecznościowych Rozenek bardzo często publikuje aktywności związane ze sportem, trenuje pływanie, chodzi na siłowni, jeździ rowerem. Do godziny 8 mam zrobiony bieg i basen, albo rower i basen, siłownia i tak dalej. Na tym etapie codziennie mam 2 jednostki treningowe, a 3 razy w tych 3. Wiem, że to dużo, ale też cel, który przed sobą postawiłam, mały nie jest, pisze na Instagramie. Jednym z ostatnich wyzwań, które stanęły przed gwiazdą, były narty biegowe. Niestety, na stoku doszło do nieszczęśliwego wypadku, o którym opowiedziała w nagraniu, że upadła o jeden raz za dużo. Małgorzata Rozenek miała wypadek. Rozenek opublikowała na swoim Instagramie wideo, w którym pokazuje wypadek. Podczas zimowych ćwiczeń i nagrywek do programu upadła tak mocno, że konieczna była wizyta w szpitalu. Jak relacjonowała w nagraniu, upadła o jeden raz za dużo, a na nodze pojawił się gips. Nie tak sobie wyobrażaliśmy koniec tego wieczoru, ale dzisiaj na nartach upadłam o jeden raz za dużo. Ja nie mam po prostu talentu do sportów zimowych. Jedziemy teraz do szpitala, żeby zobaczyć nogę, bo tak się przewróciłam, tak mi strzeliło coś w lewej nodze. Z każdą godziną, po prostu mi ból potwornie narasta. Teraz już nie jestem w stanie nawet chodzić, słyszymy w nagraniu. Przez pewien czas Rozenek miała unieruchomioną nogę i czas spędzała na przymusowym urlopie. I tak mi mija dzień. Po prostu chodzę i próbuję się jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, ale na razie nie idzie mi za dobrze. Staram się utrzymywać optymizm w tym wszystkim, na razie to wygląda tak, siedzę z kompletnie unieruchomioną głową na takim przymusowym urlopie i staram się jakoś ogarnąć, jak to będzie z programem, w ogóle z normalnym życiem.
Ja nie mogę chodzić po schodach, a w domu mamy schody. W życiu nie miałam ani złamanej nogi, ani poważnych kontuzji, opowiadała. Wspomniała również o bólu, który uniemożliwiał jej spokojny sen, zmuszając do częstego przebudzania się w nocy. Wiele razy konsultowała się z lekarzem, a ostatecznie zdjęto jej gips. Teraz rozpoczyna okres rehabilitacji.